Dobry wieczór, witam Was serdecznie, jeszcze brunet, jeszcze wieczorową porą, zapraszam na nowego wideo newsa stacjowego. Dzisiaj znów szybka garść informacji, co nowego w stacji, czego się możemy spodziewać w tym tygodniu, jakie mamy audycje. To wszystko chciałbym Wam w takim szybkim skrócie przekazać. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc audycji nie ma, ale już jutro kolejna elektroniczna terapia, jak zwykle o 21:00. Marek Kwiatkowski Markus i Michał Jurczyk-Gacek, zapraszamy Was na kolejne spotkanie z płytą elektroniczną. Jutro będą to dwie płyty. Pierwszą będzie płyta Light of the Dreams Maćka Szymczuka. Świeżynka, pachnąca jeszcze płyta prosto z Zoharum, którą otrzymałem do radia. Będę chciał ją Wam zaprezentować w całości. Jako że ta płyta ma niespełna 40 kilka minut, przypomnę Wam jeszcze jedną z poprzednich płyt Maćka Szymczuka, Clouds, którą również jutro wysłuchamy. Czy w całości? Zobaczymy. Na pewno w większym fragmencie. Maciek Szymczuk, Clouds i nowość Maćka Szymczuka, Light of the Dreams. To wszystko jutro na audycji Elektroniczna Terapia, która tym razem będzie miała numerek 112, a ogółem będzie to audycja z numerkiem 905. Szczegóły jak zwykle w ramówce stacji na stronie l-stacja.pl. Dzień później, w środę, zaprosi Was Piotr Paszkę na swoją audycję Retrogranie z numerkiem 51 i tutaj również audycja, jak zwykle zresztą, w środę od 21:00. To Piotr Paszkę. W czwartek kolejne markowe granie, czyli muzyka nowa, premiery i Wasze paczuszki. Jak ostatnio zauważyliście, pojawiają się paczuszki od słuchaczy. Takim blokiem już tematycznym jest L Muzyki Patka od Opata dla Radia Stacja, którą Jacek Opatowski przygotowuje co tydzień, nagrywa nawet swoje zapowiedzi głosowe i ja to w całości prezentuję. Jest to coś innego, coś co wyróżnia też tę audycję, ponieważ takich paczek wcześniej w audycjach nie było. Taką paczkę też przygotowuje, jak wiecie, Michael Kajs, Michał Matusiak, ostatni już bez zapowiedzi głosowych, ale te paczuszki od Majka też są w miarę cykliczne. Czekam też na Wasze propozycje, Wasze nowości, premiery, które można mi wysłać na różny sposób. Jak wiecie, można wysłać do mnie maila marek@l-stacja.pl. Można też wysłać poprzez Dropboxa, gdzie w aktualnościach na stronce znajdziecie link do Dropboxa, gdzie można tylko przeciągnąć plik i ten plik już z automatu ląduje na Dropboxie u mnie. Ja go wtedy przedstawię, jeżeli się zmieści w tej ramówce w markowym graniu. Zauważyliście też na pewno, że ostatnio markowe granie jest coraz dłuższe. Ostatnio miało prawie 3,5 godziny. Prawie, bo zabrakło minuty. Staram się przedstawiać te utwory, które mi nadsyłacie. Jednak markowe granie troszeczkę się będzie zmieniało. Będę chciał w pierwszej części przekazywać Wasze nowości, premiery. Natomiast w części drugiej, po nowościach, po premierach, przedstawiać Wasze paczuszki. To, co mi chcieliście dedykować i tak dalej. Oczywiście w markowym graniu również są pozdrowienia. Ostatnio takim moim utworem z pozdrowieniami był utwór Greensana dla Wiki, naszej nowej słuchaczki, którą serdecznie pozdrawiam. Jak będzie teraz, w tym tygodniu, zobaczymy. Na pewno takich pozdrowień również nie zabraknie. Jeżeli macie pozdrowienia, chcielibyście nagrać je i wysłać na Dropboxa, proszę bardzo, od tego jest markowe granie, żeby takie pozdrowienia głosowe również nagrać. Można też skorzystać z numeru stacjowego, numeru VoIP,
który również się znajduje w zakładce kontakt i tam również można zostawić wiadomość. Pod tym numerem telefonu włączy się powitanie, automatyczna sekretarka się włączy i tam też można zostawić Wasze pozdrowienie, Waszą informację, cokolwiek chcecie. Miesiąc marzec w dalszym ciągu, więc cały czas szansa na zgarnięcie fajnych prezentów, gadżetów. Jak wiecie, już zacząłem powoli rozdawać gadżety, powerbanki, czyli jak to mówią, powerbanki z grawerem L-stacjowym. L-stacja, gramy już 10 lat. Taki powerbank ostatnio został już jeden wylosowany. Mam jeszcze takie dwa. Jak również gadżety typu klawiatury, które firma InterArt nam ufundowała, firma z Gniezna. Jak również oprócz tych klawiatur mamy jeszcze mikrofony. Mikrofon jeden został jeszcze. Się został, on został już wygrany, ale jeszcze nie zdążyłem go wysłać. Też firmy Natek i myszka. Myszka dla gracza, którą też już wygrał Jordan Project ostatnio, ale niestety nie zdążyłem jeszcze jej wysłać. Na pewno w tym tygodniu wszystkie paczki, bo to muszą być paczki większe, wyślę. Też przypominam o tym, że te konkursy będą. Będą co tydzień, markowe granie będzie. Też w markowym graniu będą następne konkursy, będzie można kolejne gadżety czy takie prezenty stacjowe wygrać. Zachęcam do brania udziału w tych konkursach, bo pytania nie są trudne. Chociaż ostatnie pytanie, które było w zeszły czwartek, lekko Wam sprawiało trudności. Ale myślę, że w tym tygodniu będzie już o wiele lepiej. Trzymajcie się, zapraszam Was na audycję, zapraszam do słuchania L-stacji przez cały czas, bo gramy cały czas dla Was, a tym bardziej zapraszam Was na audycję na żywo. Pierwsza w tym tygodniu już jutro. Elektroniczna terapia. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.